Witamy serdecznie. Naszym gościem jest mistrz międzynarodowy Jan Przewoźnik, mistrz Polski z 1979 roku, który reprezentował nasz kraj na Olimpiadzie Szachowej w Aleppie. Bardzo znany, lubiany i bardzo sympatyczny człowiek. Witamy bardzo serdecznie. Panie Janie, proszę nam opowiedzieć króciutko o sobie. Dzień dobry. Krótko o sobie. No tak z pokorą podchodzę do tych pięknych słów, z którymi Pan rozpoczął powitanie. Mam takie ulubione powiedzenie: biada człowiekowi, którego sława przewyższa jego czyny. Ale w całej historii szachowej oczywiście oprócz wyników sportowych cieszyły mnie same szachy, więc jak czasem już u schyłku kariery myślę o pewnych osiągnięciach, których nie dane mi było zdobyć, to patrzę, że szachy były też dobrym ćwiczeniem, dobrą rozrywką, dobrym sportem. I tak patrzę na szachy, jako pewne zajęcie dla umysłu. O, pobudza myślenie, to chyba hasło naszego spotkania w stronie. Pobudzają myślenie. Tak, zgadza się. Napisał Pan wiele tutaj książek, wiele recenzji. Jedną z takich najbardziej popularnych, takich, których ja pamiętam, jest tutaj na pewno skacząc troszkę inaczej, skoczek E4 w obronie francuskiej. Książka, która, no, można powiedzieć, tutaj sporo namieszała, jeśli chodzi o tamte czasy, bo wiadomo, dzisiaj troszeczkę zmieniło się, chociaż na zaskoczony wariant też w zasadzie bardzo. Myślę, że można. Co Pan mi to powie? Skacząc trochę inaczej. Ja się bardzo cieszę, że ta książka powstała wspólnie z Damianem Konicą, prawda, bo to na jego też materiale w dużym stopniu ta książka powstała. Skacząc trochę inaczej, teraz z perspektywy kilkudziesięciu lat już po napisaniu tej książki, myślę, że oddaliśmy moją ulubioną ideę, jak żyć. Tak słynne pytanie, panie premierze, jak żyć, to ja odpowiadałem nieraz nie jak, tylko z kim jest ważne. Ale też a propos jak żyć, jak postępować, to właśnie My Way Franka Sinatry, taka piosenka mi się kojarzy. Czyli żyj po swojemu, byle uczciwie. I ta książka szachowa, skacząc trochę inaczej, zaprasza wszystkich szachistów do takiego myślenia, pójścia własną drogą w myśleniu. Drogą może mniej uczęszczaną, ale atrakcyjną. Twórczą książkę mi Pan przypomniał. Odnośnie fantazji szachowej, to jest jeszcze druga książka, z której też pamiętam, uczyłem się i ona tak naprawdę, myślę, że otwiera dość sporo, jeśli chodzi tutaj o sam poziom nauczania, bo no, mamy tutaj dwie możliwości, tak jakby dwa zadania, dwie możliwości ruchu i tutaj no, musimy troszeczkę wytężyć nasz umysł, aby znaleźć prawidłowe rozwiązanie. Jak Pan wpadł na pomysł tej książki? Ona się zrodziła z takich rozmów z wieloma ludźmi, którzy mówili mi, szachy to logika. Tymczasem szachy to fantazja też, to twórczość, kreatywność. I tak na przekór temu myśleniu, temu łączeniu szachów z logiką, napisałem o fantazji w szachach. Użyłem takiego słowa fantazja, sprawdź swoją fantazję szachową, ponieważ słowo to kojarzy mi się też z fantazją ułańską, ma jakieś takie zakotwiczenie w języku polskim. I ta książka miała właśnie dawać zachętę, stwarzać zachętę do chodzenia znowu własną, oryginalną drogą. Czyli tak nam rozmowa przebiega, że łączymy dwie książki oryginalne i zachęcające do oryginalności. Bierze Pan udział w tej chwili w Mistrzostwach Polskich Seniorów? Jak Pan ocenia swój występ tutaj? Który turniej najbardziej zapadł Panu w pamięć z tych wszystkich lat? Gram w tej chwili drugi raz. Natomiast ja myślę, że oprócz wyniku sportowego, dzisiaj akurat zremisowałem, mam 3,5 z 4 partii, natomiast oprócz wyniku sportowego chyba już zwracam uwagę na coś innego. Ustroń, górę radości. Szantorię już zaliczyłem. Ludzi pospotykałem, niektórych sprzed kilkudziesięciu lat. I myślę, że dla nas, seniorów, plus 50, plus 65, plus 75, to są mistrzostwa kontaktów, spotkań, gens umasumus.
jesteśmy jedną rodziną. I oczywiście możemy patrzeć na wyniki, zawsze będziemy na nie patrzeć, ale sugerowałbym, żeby to w drugiej kolejności o nich, o wynikach myśleć. Pytanie teraz do młodzieży. Co by Pan chciał przekazać, a ewentualnie jakie wartości przekazać tym młodym ludziom, aby uczyli się tej wspaniałej gry? Jak pielęgnować to wśród młodzieży, która wiadomo, tutaj bardziej komputery ciągną je tutaj, jak taka interaktywna forma spędzania wolnego czasu, jak szach. Jak Pan uważa? Pyta Pan o ważne dla mnie zagadnienie jako psychologa, przecież przez wiele lat byłem psychologiem szachów. Jeśli chodzi o wartości, to tu akurat nie narzucałem, mam nadzieję, tych wartości, które wyznawałem, ponieważ wartości każdy z nas, ich hierarchię ustala sobie sam. Natomiast gdybym chciał zwrócić na jakieś wartości uwagę, to chyba zacząłbym od wolności. Przekornie, pomimo już pewnego wieku, tutaj na sali grywają seniorzy, więc można by powiedzieć, wartością podstawową jest życie, samo w sobie życie. Stąd pochodzi się też dystans do wyników partii. Ale gdyby mnie Pan pytał o wartości, ja bym wolność wymienił. Takie mądre korzystanie z wolności, która jest nam dana, niezależnie od otoczenia, połączonej wolności z krytycznym myśleniem. Żyjemy w świecie, w którym nic nie musi być takie, na jakie wygląda. Tworzenia kłamstw różnego rodzaju w internecie, komputery szachowe. W tym wszystkim chyba ta wolność własnych wyborów jest ważna. I Tischner mówił o nieszczęsnym darze wolności ponad 30 lat temu. A myślę, że on dalej, ten dar wolności jest pewnym problemem. Jak, co zrobić z tą wolnością? Pokus jest dużo. Na pewno można iść drogą szachową, byle nie kosztem innych ważnych spraw. A to już ustalą ci, którzy nas oglądają, co dla nich jest ważne. Panie Janie, pytanie jeszcze. Który turniej czy jakieś rozgrywki najbardziej zapadły Panu w pamięć? No, oczywiście Mistrzostwa Polski. Przywołał Pan datę, 79 rok Pan podał, to tak zabrzmiało jak starożytność, prawda? To był 1979, ale we wspomnieniach on jest oczywiście, ten turniej odległy, jakby to były czasy, oj, bardzo odległe. Natomiast dlaczego? No zdobyłem Mistrzostwo Polski, rozstawałem się z szachami już, zamierzałem studiować, a potem kontynuować karierę naukową, ale w ramach nagrody za dobrze zaliczoną sesję wyjechałem na Mistrzostwa Polski i zupełnie niespodziewanie dla siebie, na dużym luzie, zdobyłem Mistrzostwo Polski. Tarnów 1979 zmienił moje życie. Czyli to jednak coś znaczyło, to zmienił, ponieważ gdybym zajął miejsce zgodnie z oczekiwaniami 40 gdzieś byłem na liście rankingowej, no wróciłbym na uczelnię, wróciłbym studiować, potem pracować na niej. Tak by się potoczyło życie. Ale podejrzewam, że fanem szachów byłbym, bo już byłem, nie chcę powiedzieć, tym bakcylem zarażony, bo mówimy w czasach pandemii. Ale no, była to rzeczywiście wielka pasja. Już wtedy. Świetnie. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był mistrz międzynarodowy Jan Przewoźnik. Piękne słowa. Mam nadzieję, że Państwo też wyciągniecie coś z tego, z tej pięknej relacji, którą tutaj przeprowadziliśmy. A Panu Janowi oczywiście życzymy powodzenia i kolejnego mistrzostwa. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.